To jest fajniejszy. Ja tu nawet jego chcę najechać, a on mi ucieka z kadru. Tym razem jesteśmy na grzbiecie Kajasówka. Kajasówka to taki grzbiecik niewielkich rozmiarów, ale zalesiony. Niedaleko, blisko Krakowa, blisko Krzeszowic. Tak można powiedzieć, w takim trójkącie: Kraków, Krzeszowice, Chrzanów. I w Kajasówce znajduje się bardzo ciekawa jaskinia, którą dzisiaj zrobimy. A oprócz tego, że zrobimy jaskinię, to jeszcze zjemy coś na gorąco, nie? Tak. Mamy plecaki, o, wypchane na full. A co zabraliśmy ze sobą, o tym w dalszej części filmiku. Zobaczycie. Ale ładny klimacik. No. Ale to nie jest śnieg, tylko taka szrąszać, taka krupa. Bardziej to jest, wygląda mi to na, nie wiem czy kamera akurat wyostrzy to miejsce. To tak, to nie jest lód, to jest taki szron. No. Kulki zmarzniętego lodu. W jakiejś śnieżnej krainie jesteśmy teraz. Na Kajasówce znajduje się też dawny, dziś już opuszczony kamieniołom. Jesteśmy właśnie w tym kamieniołomie. Niewielkich rozmiarów. Tutaj widać skały, no, które pozyskiwano. Niewielkich rozmiarów, ale okazuje się, że stąd też kruszec na potrzeby budowlane był pozyskiwany. Prawdopodobnie na potrzeby lokalsów, tak przypuszczam. Tak. Jakaś podmurówka, podbudynek albo grysik dojazdowy do posesji. Tutaj mamy do czynienia z drugim kamieniołomem, też użytkowanym za dawnych lat. A dzisiaj już nieczynnym, nieopłacalnym jest wydobycie. No co, ciśniemy dalej, nie? Już jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Jaskinia znajduje się zaraz za tym wzniesieniem, które mamy do pokonania. W zasadzie jesteśmy 230 metrów od jaskini. No, szliśmy tutaj lasem cały czas. Z tą drogą przyszliśmy przez las. Jak widać, dzisiaj aura pogodowa interesująca, lekko zimowa, więc szło się przyjemnie. Ciśniemy na tą górę i będziemy już koło jaskini. Byłem tutaj kiedyś z Natalią dawno temu, więc wiem, że jest tam ta jaskinia, że to nie jest ściema. Tutaj gdzieś w tych skałach, tutaj być może, że kawałek dalej tutaj znajduje się jaskinia. Ja nie pamiętam dokładnie, w którym to było miejscu, ale zaraz ją odnajdziemy. No i jesteśmy w tej chwili na grzbiecie Kajasówki z takimi eleganckimi widokami. Dzisiaj ta aura pogodowa też nam sprzyja. To chyba będzie nie tu, a w tamtej skale. W W tamtym kierunku chyba musimy iść. Dojście do jaskini dzisiaj bardzo niebezpieczne, bo idziemy taką wąską percią, która jest pokryta mokrymi liśćmi i tutaj jest zjazd i tam jest urwisko, więc musimy bardzo mocno uważać, natomiast wejście do jaskini znajduje się zaraz za tym wybrzuszeniem. Udało się dotrzeć do jaskini po tej wąskiej tutaj perci. O, schodziliśmy. Tam jest przepaść. A tutaj mamy wejście właśnie do groty. Jaskinia na Kajasówce. Nie jest to zbyt duża jaskinia. Tam jest bardzo wąski, taki krótki odcinek liczący może 4 metry długości się kończy. A tutaj jest ciąg dalszy korytarza i tam widzimy wylot jaskini. I to jest to wszystko, co by tu było. Natomiast naszym głównym celem dotarcia w to miejsce było i jest co, Eddie? Posiłek jaskini. Tak. Przyszliśmy tu specjalnie po to, żeby zrobić sobie na gorąco posiłek. Właśnie z takim oto widokiem, zobaczcie. No dzisiaj jest mglisto, ale z tego miejsca widać zarówno Tatry, jak i Beskid Żywiecki i Beskid Śląski. No niestety nie dzisiaj, ale też jest zajebiście, jak to mówią. Bierzemy się do roboty za chwilę. O, widzę, Eddie, będziesz się czołgał, tak? Idziesz to sprawdzić? Tak. Tam coś w prawo, widzę, zakręca jeszcze. Zakręca? Czy to jest koniec? Ha. Ten się przyciska? No nie, chyba nie właśnie. Tylko tam chyba w prawo. No i jak tam? Jest coś czy... Już nie wąsko, jasne. Wąsko mówisz? No. Wycofujesz się. No to cóż, rozłożyliśmy się już z biwakiem prawie w jaskini. Tak. Tutaj już parweczki się grzeją. Grzeją się parweczki, moje się już zagrzały. Edi, co ty tam masz? Piweczko. O. Jedno ma być. Tutaj zrobiliśmy sobie stolik na herbatę i ketchup. Tam jest herbata gorąca. Pod pajączkami. Pod pajęczyną. Moje paróweczki już się zrobiły, jedną zjadłem. Wyłączyłem gaz. O, na ciepło. Elegancko. Ja się wycwaniłem, bo zabrałem wrzątek w termosie. Miałem tylko na dogrzanie. Edi natomiast gotuje zimną wodę. Trochę dłużej to będzie trwało. No. Jeszcze trochę i będą. No. Mieliśmy tutaj bardzo liczebną wycieczkę przed chwilą. Przemierzali tą jaskinię. Naliczyłem jakieś 11 osób z małymi dziećmi. No ale już jest spokój. Możemy pokontemplować. No a tutaj dzika róża. Bardzo dobra na herbatę. I na wino! No też, ale za mało jej jest na wino. Na herbatę może by ją zbierał. No herbatkę tak. Mówiłem parówkę? Krwista ta parówka. Tak. Pojedliśmy, popiliśmy herbaty, co niektórzy zimnego napoju gazowanego, złocistego. Ja kierowca. No i co? Będziemy kończyć powoli tą naszą wyprawę. Także jeżeli filmik się podobał, prosimy o znak. Znak taki. Możecie też zasubskrybować i walnąć ten dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. A my się widzimy co? W kolejnej wyprawie. Jeszcze jakiej to nie wiemy, bo te nasze wyprawy bardzo często rodzą się znienacka.